Wszystkie magazyny armii NATO są za amunicję wyczyszczone. Zostają puste podłogi. Palety są puste. Znaczy ta rakieta spada wtedy, kiedy paliwo się skończyło. Ale ta rakieta mogłaby spadać jeszcze nawet w Tarnowskich Górach albo w Warszawie. Donbas czym jest dla Ukrainy? Tym, czym dla nas jest Śląsk. Poza mi w gabinecie granatnik. Tak samo jak ja, czołgista... To głośnik, sobie... głośnik to miało być. Bluetooth. Wie pan co, ja sobie zadaję pytanie, nie to ile tych czołgów będzie, ile HIMARS-ów będzie, haubic będzie, tylko skąd są to pieniądze i w jakim Lombardzie my się zastawiliśmy. Na terenie Polski, jak w żadnym innym kraju, jest wielu szpiegów rosyjskich. I różnych takich tam, Rosjan, różnych. We Francji, Wielkiej Brytanii łapią co jakiś czas jakiegoś szpiega, jakiegoś agenta i tak dalej. U nas się nie łapie. Jak pan generał to widzi? Czy Ukraina ma jeszcze szansę? Nie ma szans? Czy będzie skazana na zgniły kompromis? Jak to z wojskowego punktu widzenia pan widzi tą masę rosyjskiego wojska, która się teraz wlewa na Ukrainę? Jeszcze raz dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie, Panie Burmistrzu. Szanowni Państwo, jestem w Tarnowskich Górach trzeci raz. Dwa razy byłem tutaj, kiedy byłem dowódcą wojsk lądowych, kiedy formowaliśmy od nowa 5. Pułk Chemiczny. To było za moich czasów, rozwijaliśmy wtedy, 4. już był w Brodnicy i rozwijaliśmy 5. Pułk Chemiczny tutaj w Tarnowskich Górach. I pamiętam, że wtedy jeden z panów, który wtedy oprowadzał mnie po koszarach, mówi, że tutaj przed wojną stacjonował 11. Pułk Piechoty 23. Dywizji, Śląskiej Dywizji Piechoty. Tak, dlatego to o tym 11. Pułku dzisiaj wspominałem. Sytuacja na Ukrainie jest bardzo skomplikowana i wojska ukraińskie są w bardzo ciężkiej sytuacji. Był czas taki rzeczywiście, kiedy zaczęła się wojna, którą ja nie wierzyłem, a nie wierzyłem dlatego, że z wojskowego punktu widzenia Rosjanie tej wojny nie powinni zaczynać, bo nie zbudowali na czas rozpoczęcia tej wojny wystarczającej przewagi. Doktryny wojenne, sztuka wojenna mówi wyraźnie o tym, że jeżeli przeciwnik, agresor chce wygrać z broniącym się, musi mieć przewagę nad nim militarną, co najmniej 4-5-krotną. Rosjanie tego warunku nie spełnili. Oni w momencie, kiedy rozpoczynali wojnę 24 lutego, mieli przewagę 2-2,5-1. Na froncie długości 1200 km uderzyli. Na co liczyli? Chyba na tą szybką operację, że szybko zajmą Kijów i ustanowią tam namiestnika z Moskwy, który przejmie władzę nad Ukrainą. Wydaje się, że ci, którzy przekonywali Putina do tego, żeby tą wojnę rozpoczynać, nie mieli świadomości tego, że przez okres od 2014 roku bardzo naród ukraiński ewoluował zupełnie w innym kierunku, niż się Rosjanom wydawało. Ukraińcy wierzyli w to, że są Ukraińcami, że są odrębnym narodem i że mają prawo do samostanowienia i do suwerenności. Rosjanie chyba tego nie docenili i dlatego też moim zdaniem pierwszą operację przegrali. Zaczęli 24 i w zasadzie już po tygodniu czasu, w zasadzie mówiłem o tym i mnie wielu krytykowało, bo ja mówiłem, że nie będzie wojny. No bo z wojskowego punktu widzenia ta operacja się nie powinna zacząć, bo nie mieli przewagi. Nigdy jako dowódca wojskowy, nie mając przewagi 4-5-krotnej nad przeciwnikiem, bym nie zaczynał operacji wojskowej. Oni ją zaczęli. Trzeciego dnia operacji, 27, kiedy zostało zatrzymanie natarcie armii rosyjskiej, i dowiedziałem się, że Rosjanie podciągają swoje odwody operacyjne, zrozumiałem, że Rosjanie tę operację przegrali. Nikt w trzeciej dobie, zgodnie ze sztuką wojenną, nie używa odwodów operacyjnych w trzeciej dobie, już. Czyli był to dla mnie sygnał, znam się na sztuce wojennej, że rosyjska operacja czy ofensywa została załamana. Dlatego wprowadzali odwody operacyjne, które w zasadzie uderzali po raz drugi i okazało się, że po dwóch dobach znowu zostali załamani na obronie ukraińskiej. Wtedy powiedziałem, to był chyba 1 albo 2 marca, powiedziałem, że Rosjanie tej wojny, a generalnie tej bitwy nie wygrają. Tak się stało. To, co później się działo, to w zasadzie było konsekwencją błędów, które Rosjanie popełniali cały czas, które skrzętnie wykorzystywali ukraińscy dowódcy. Wyparli z północy Ukrainy w ogóle, wygrali bitwę o Kijów, wygrali bitwę o Czernichów, Sumy, Konotop, także generalnie wyrzucili Rosjan za północną granicę Ukrainy. Rosjanie osiągnęli sukcesy na wschodzie, głównie na wschodzie. Największy sukces na kierunku chersońskim, gdzie aż poszli za Dniepr. I tutaj wydaje się, że do dzisiaj Ukraińcy za to, że ktoś na południu zdradził,
i dał taką przestrzeń operacyjną Rosjanom, Ukraińcy do dzisiaj za to płacą. Czyli ten obwód chersoński i częściowo zaporoski, między Mariupol słynny. Sytuacja, dlaczego jest trudna sytuacja? Powiem inaczej, była bardzo korzystna sytuacja dla Ukraińców na przełomie sierpnia i września. Wtedy powiedziałem, że niech Ukraińcy uderzają, bo już Rosjanie, jak są teraz słabsi, słabsi już nigdy nie będą. To był przełom sierpnia i września. Ukraińcy uderzyli, owszem, uderzyli na przyczółku chersońskim, uderzyli pod Łymaniem, tam na kierunku Kremiennej i uderzyli pod Charkowem, tam Kupiańsk-Swatowo. Uderzyli na trzech kierunkach. W sztuce wojennej, stosując zasadę ekonomii sił, nie uderza się na trzech kierunkach, bo się rozprasza wysiłek. I się nie osiąga sukcesu strategicznego. I Ukraińcy, moim zdaniem, popełnili błąd, że rozproszyli wysiłek, uderzyli na trzech kierunkach zamiast uderzyć na jednym. Mówiłem, że powinien być kierunkiem Zaporoże-Mariupol, czyli dojść do Morza Azowskiego, przeciąć korytarz lądowy łączący Krym z Rosją. Jeżeli by do tego doszło, być może, nie wiem jakby było, być może sytuacja operacyjna byłaby Ukraińców dzisiaj inna. Nie było tak, jakby być powinno, moim zdaniem, ale to powtarzam, to jest moja prywatna opinia, ja nie mam pełnej wiedzy o tym, jak działają Ukraińcy, choć wielu dowódców to są też ci, którzy byli ze mną w Iraku, kiedy brygada ukraińska, która była w składzie dywizji, którą dowodziłem w Iraku, oni wtedy byli kapitanami, majorami. Dzisiaj Rosjanie przez ten czas, oni... część sił, które wyprowadzili z północy, rozbitych sił wyprowadzili do rejonu Woronerza, Kurska, tam na północ i oni od października te siły odtwarzali zdolność bojową. Putin wydał dwie ustawy, jedną to o mobilizacji, drugą o przejściu przemysłu zbrojeniowego i gospodarki rosyjskiej z czasu pokojowego na wojenny system przygotowania. Mówiliśmy o tym, media trochę fałszują obraz rzeczywistej sytuacji. Mówią chaos, demobilizacji i tak dalej. Owszem, administracja rosyjska była słaba. Ta mobilizacja nie przebiegała tak, jak powinna przebiegać, w sposób zorganizowany. Ale z tej mobilizacji, która mniej więcej na poziomie 1,2 miliona wycisnęła z tego narodu rosyjskiego żołnierzy, z tego około 300 tysięcy się nadawało do wojska. I oni poszli do tych jednostek, które się odtwarzały. Tam na północy. Reszta poszła do tyłów pracować, czyli tym logistyce i poszła pracować do przemysłu zbrojeniowego. Dlatego przemysł zbrojeniowy pracuje teraz 24 na dobę. Dzięki temu, że część ludzi poszła z mobilizacji. O tym też media nie mówią. Mówią, że chaos. Nie do końca. Co by nie mówić, bo w tym bałaganie rosyjskim są też tacy, którzy potrafią coś tam jeszcze takiego skutecznego zrobić. Nie pożytecznego, a skutecznego. Armia rosyjska od października się odbudowywała. Gerasimow, który na pewno decyzją Putina przejął dowodzenie armią rosyjską, bo Szojgu sobie nie radził. Zresztą Szojgu nie był dowódcą, to był polityk generalnie. On chaos wprowadzał na froncie. Zostało usunięto dowodzenie wpływu na sytuację operacyjną, na dowodzenie. Poszedł Gerasimow. Gerasimow przejął dowodzenie. I ci niektórzy mówili, że Gerasimow zastąpił Surowkina. Nie. On Surowkina nie zastąpił. Surowkin dowodził tylko na jednym kierunku operacji, na wschodnim kierunku. A Gerasimow teraz przyjął dowodzenie na wszystkich kierunkach operacyjnych. I on, moim zdaniem na dzisiaj, Gerasimow wszystkie plany przygotowania operacji ma zapięte na ostatni guzik, ma wszystko przygotowane i wojska ma też gotowe. On w tej chwili nie używa tych sił, które odtwarzały zdolność bojową. Używa ich tylko w części. Zwróćcie uwagę, że Rosjanie teraz nacierają, atakują na froncie długości 150 km od miejscowości Swatowo na południe w kierunku na Kremienną, jak ktoś obserwuje sytuację operacyjną, przez Siewiersk, Bachmut słynny już, potem idzie Awdijewka na zachód od Doniecka, aż po Ugedar. Czyli generalnie front na tarcie jest 150 km, to jest dużo. Na takim froncie się naciera. Czy to jest błąd rosyjski, czy to jest przygotowanie do operacji dużej? Trudno w tej chwili powiedzieć, bo moim zdaniem jest to przygotowanie do operacji.
Wielu mówi, Amerykanie mówią, że to jest błąd, że na takim froncie nacierają 150 kilometrów. Ja mówię, że nacierają, bo Rosjanie szukają miejsca, gdzie obrona ukraińska się okaże najsłabszą, gdzie będą mogli te główne siły, które przygotowali, wprowadzić, żeby dokonać wyłomu. I teraz zaraz wrócę do sytuacji, o którą pan pytał, o położeniu Ukraińców. Co się jakie cele mają Rosjanie? Moim zdaniem Rosjanie zredefiniowali swoje cele strategiczne. Kiedyś chcieli zająć Ukrainę. Potem chcieli zająć Kijów generalnie. Wszyscy mówili o tym, uderzył on Białorusi, uderzył na Kijów. Ja te kierunki w ogóle wykluczałem. Od Białorusi uderzenie z dwóch powodów było nieuzasadnione. Operacyjnie, z uwagi na to, że kierunek jest izolowany, daleko od sił głównych rosyjskich. Dwa, że armia białoruska się nie chciała bić. A trzeci, to wcale ten korytarz, który jest z Polski do Ukrainy, nie jest jedynym korytarzem, bo przypomnieć wypada tym, którzy geografię trochę znają, że jeszcze jest granica ze Słowacją, z Węgrami, z Rumunią i z Mołdawią. Tam są też korytarze logistyczne dla Ukrainy. I teraz zredefiniowali cele strategiczne i celem strategicznym, moim zdaniem, Rosjan jest wyjść i zdobyć wschodnią Ukrainę całkowicie, do rubieży rzeki Dniepr. Od zachód Charków prawdopodobnie, ale do wschód, tam są dwie rzeki. Rzeka Oską na wschód i rzeka Worskla, taka historyczna rzeka. Witold dostał batę od ordy mongolskiej w XIII wieku. Rzeka Worskla i do chodząca do Dniepru i do Czarnego Morza. I że w tej chwili chcą zająć wschodnią Ukrainę i Donbas. Donbas, czym jest dla Ukrainy? Tym, czym dla nas jest Śląsk. To jest najważniejsze miejsce na mapie Ukrainy, to jest Donbas, tak jak najważniejsze miejsce na mapie Polski jest Śląsk. No to chociaż dziękujemy. Nie ze Śląska jest. Dziękujemy za takie podejście. No to ale ja mówię w kategoriach strategii wojskowej, tak to oceniam i tego chyba nikt nie jest w stanie podważyć. I teraz Ukraińcy. Ukraińcy są w bardzo trudnej sytuacji. Wynika ona z dużego zużycia już potencjału armii ukraińskiej. Bo wbrew temu, co nasze media piszą cały czas, ale to wiecie, im więcej krwi w tytułach medialnych, tym one są lepiej czytane, lepiej klikane i tak dalej. To zauważyłem i to parę razy dziennikarzom mówiłem, że okłamują nas. Mówią 800 zabitych Rosjan, 1000 zabitych Rosjan. Nie mówią, że ginie Ukraińców. Ukraińców też ginie bardzo dużo. Bardzo dużo Ukraińców też ginie na tej wojnie. Okopy zasłane są trupami po jednej i po drugiej stronie, poległymi, przepraszam. Armia ukraińska się mocno wyczerpuje, a armia ukraińska odtwarza odwody, ale też i zużywa się broni, uzbrojenia, amunicji i uzbrojenia armii ukraińskiej. Ta pomoc, która jest z zachodu, ona jest kroplówkowa wręcz. Taka szpitalna, kroplówkowa pomoc, która nie zwiększa potencjału i zdolności operacyjnych armii ukraińskiej. To jest źle. To jest źle. Oni się mogą w tej chwili tylko bronić i aż bronić, albo tylko bronić. Choć uważam, że aż bronić. To jest, przepraszam, po pierwsze. Po drugie, to, co my dajemy im, jest zawsze wynikiem sporów politycznych. Zwróćcie uwagę, że generalnie politycy europejscy licytują się. Kto da więcej, albo mówią, ci nie chcą dać, a my chcemy dać. Trwa licytacja w tej chwili, ale ceną licytacji jest krew ukraińskich żołnierzy. Te decyzje, które mówią o 14 czołgach, 30 czołgach, one nic nie wnoszą. Z wojskowego punktu widzenia te 30 czołgów, czy nawet 100 czołgów nie zmieni losu wojny. Jak ktoś mi powiedział, 500, 600 czołgów, czyli kilka brygad pancernych, taką 5 pancernów dać Ukraińcom, jest okej, okay. To jest do przyjęcia. Warunek jest jeden, żeby Ukraińcy mieli czas, żeby przygotować swoich logistów do tego, żeby ten sprzęty się mogli posługiwać. Oni tego czasu nie mają. Czas gra na niekorzyść Ukraińców. I teraz wydaje się, że to jest moja opinia jako wojskowego, politycy nie są na miarę tych czasów, nie są na miarę tych wyzwań. Te licytacje wieczne, te oskarżenia wieczne polityków polskich na Niemców, Niemców na Polaków, Brytyjczyków, na Francuzów, wszystkich innych, to jest wszystko gra polityczna i zbijanie kapitału politycznego, a ceną tego zbijania kapitału politycznego jest krew tych żołnierzy bohatersko walczących na froncie ukraińskim. Ja to mówię jako żołnierz, nie polityk, bo ja politykiem nie jestem. Stąd mówię o tym, że sytuacja armii ukraińskiej jest nie tylko ciężka, ale wierzę w to, że Ukraińcy się obronią, są przygotowani na tych głównych kierunkach do obrony i że załamią natarcie armii rosyjskiej skuteczną obroną. I mimo tego, że Rosjanie będą cały czas uderzali, to jednak obrona ukraińska wytrzyma, ona jest głęboko urzutowana, jest kilka pozycji.
że ten sprzęt, który jest niezbędny do tego, żeby ta obrona była twardą, do nich dotrze, załamią tą obronę, w tym czasie przygotują wojska i być może, na pewno nie na wiosnę, ale być może latem będzie zwrot zaczepny. Choć twierdzę, że będzie na pewno ciężko odbić Ukraińcom wschodnią Ukrainę. Ci, którzy mówią o kontrofensywie ukraińskiej, tak jak chodzi z generał amerykański, mój kolega z Afganistanu mówi, że Krym odbiją, ja mówię, kiedy i czym? To nie dlatego, że ja mówię, że oni nie dadzą rady w sensie politycznym, w sensie wojskowym. Nie będą mieli potencjału, żeby tą armię rosyjską, która tam jest w tej chwili, rozbić i wybić ten korytarz na 300-400 kilometrów. Jest to nierealne. Ale wierzę w to, że się obronią i załamią natarcie armii rosyjskiej. Się rozgadałem. Panie generale, prosimy. Przypominam, że jeśli ktokolwiek miałby z Państwa jakieś pytanie, to mamy mikrofon na widowni, serdecznie zapraszam. Natomiast powiedział Pan tutaj, Panie generale, o potencjale ukraińskim. Natomiast w takim razie, jeśli, bo to, co Pan powiedział, no nie do końca może świadczyć o pozytywnym zakończeniu tego konfliktu jednak w pewnym zakresie, no bo osłabiona Ukraina, to wiadomo też, przynajmniej ja to tak nie odbieram, nie wiem jak Państwo, osłabiona zdolności również Polski, no bo to jednak mamy tą niezwykłą sytuację, że w końcu pierwszy raz chyba od setek lat ktoś bije się za nas, a nie, że my jesteśmy na tym pierwszym rzucie. Natomiast Panie Generale, chciałbym Pana prosić o ocenę naszej strategii obronności, naszego potencjału obronnego. Ostatnio mamy bardzo duże zakupy broni. Dzisiaj bodajże doszła informacja, że zakupiliśmy zestawy HIMARS, tak? Czy, tak. Jak pan to ocenia? Czy tego przypadkiem nie ma za dużo w pewnym zakresie? Może gdzieś za mało, może gdzieś za dużo? I czy jest według pana generała w perspektywie, jeśli Rosja wygra tą wojnę, znaczy jeśli odbije Donbas, zajmie Donbas, to czy jest cień szansy, że pójdzie dalej? Ukraina padnie cała, a potem następnie będziemy my. I od tego zacznę. Otóż moim zdaniem ta wojna przejdzie w stan zamrożenia. Putin, jak zdobędzie wschodnią Ukrainę, tą część, o której powiedziałem, on jednostronnie ogłosi zawieszenie broni. Moim zdaniem powie, że on już nie chce więcej wojny, ogłosi światu, że on te swoje cele osiągnął i generalnie on już nie chce więcej wojny i będzie dążył i ogłosi jednostronne zawieszenie broni. Dla niego to będzie korzystne, bo będzie to jakby usankcjonowanie tego stanu posiadania, który on wydarł Ukrainie. To, co było, że te rzekome, te sfałszowane referenda. Dla Ukrainy sytuacja niezwykle niekorzystna. Dlatego, że politycznie ten głos Putina może spowodować to, że na świecie wszyscy wierzą, że Putin nagle już nie chce wojny i że może lepiej będzie, jak tej wojny już nie będzie. Wtedy Ukraina jest przegrana. Niemniej jednak sytuacja dla nas wcale nie będzie niekorzystna, bo ja twierdzę, że Putin tą wojną z Ukrainą ma sąsiada takiego teraz, który nienawidzi pasjami Rosjan. Ukraińcy nienawidzą i nienawidzić będą przez wieki Rosjan. Na tysiąclecia może, bo niektórzy twierdzą, ach, on zajmie Ukrainę, bo weźmie Kijów. Nie weźmie. Wiecie, dlaczego nie weźmie? Bo musiałby utrzymywać co najmniej milionową armię okupacyjną na terenie Ukrainy. Co by Ukraińcy zrobili? Zgotowaliby Rosjanom piekło Afganistanu. Z historii pamiętamy, co się działo w 80-tych latach z armią rosyjską w Afganistanie. Ukraińcy są doskonalsi od talibów i od mujahedinów. Zgotowaliby im piekło Afganistanu i sobie Rosjanie zdają z tego sprawę. Wschodnia Ukraina jest wyludniona bardzo mocno, dlatego łatwo ją jest okupować teraz. Dlaczego? Bo ci, którzy mogli uciec z tej wschodniej Ukrainy, już dawno uciekli. Ci, którzy czuli się Ukraińcami, są wywiezieni. Na Sybir, pozamykani w obozach, ich nie ma. A ci, którzy zostali, niewielu ich zostało, to są tacy, którym jest obojętne, czy to będzie rządził wójt rosyjski, czy ukraiński. Jest im obojętne. Chcą żyć. I Rosjanie dadzą im żyć. Dlatego ta wschodnia Ukraina w tej chwili jest taką pustynią, którą Rosjanie prawdopodobnie jak zawieszą broń, jak będzie zawieszenie broni, będą zasiedlali swoimi jakimiś tam przesiedleńcami. I to jest, ten front będzie cały czas czynny. To nie będzie koniec wojny.
I to jest dla nas taka nadzieja, że, tej, że długo kolejnej awantury Putin nie rozpocznie. Po pierwsze, że zaczynanie awantury z NATO by całkowicie pogrążyło Rosję, choć moim zdaniem Rosja i tak jest pogrążona. Drugie, zaczynanie awantury z Polską, krajem, którym do tej pory historycznie, tak na dobrą sprawę, Rosjanie żadnej wojny nie wygrali i Rosjanie mają świadomość tego, kim są Polacy jako przeciwnicy. Zresztą być może tak samo, wierzę w to, nie być może, jestem przekonany, tak samo bojowi albo i bardziej niż Ukraińcy. A zatem to wielkie ryzyko dla Rosji. Rosja takiego nie podejmie takiej awantury. Bardziej bym był skłonny wierzyć w to, że będą chcieli się awanturować na Łotwie i w Estonii, bo tam mają mniejszości swoje narodowe. I tam mogą awanturować jeszcze, ale to nie będą awantury militarne, tylko mogą być to awantury polityczne. Uważam, że nam w tej chwili żadna wojna z Rosją nie grozi. To jest moje zdanie. I na wiele lat, dopóki będzie ten konflikt na wschodzie zamrożony i będzie cały czas groźba aktywowania tego konfliktu, ale przez Ukraińców, bo cały czas Ukraińcy będą chcieli odbić te utracone ziemie, to rosyjska armia będzie stała pod bronią, ale skierowaną tą broń będą mieli przeciwko Ukraińcom, a nie przeciwko NATO. I teraz te zakupy dla polskiej armii. Historyczne zakupy. Kiedy byłem dowódcą wojsk lądowych, nie można było przekonać polityków do tego, żeby kupowali nam. Myśmy się chcieli wyzbyć w ogóle, wtedy była taka wśród nas dowódców koncepcja, żeby się wyzbyć sprzętu poradzieckiego, czołgów T-72, BWP i tak dalej, między innymi dlatego tu w Siemianowicach Śląskich robimy rosomaki, bo to było za naszych czasów te rosomaki weszły do sił zbrojnych, potem się sprawdziły doskonale w Afganistanie. Natomiast nie było woli politycznej, przede wszystkim nie było pieniędzy, bo budżet obrony narodowej był stosunkowo niewielki. Na modernizację było rocznie 2007, 2008, 2009, ja byłem dowódcą wojsk lądowych, to było między 4 a 6 miliardów złotych na modernizację. Teraz się wydaje ponad 100 miliardów na modernizację rocznie. Dla mnie rzecz jest niebywała. Ja sobie zadaję pytanie, nie to ile tych czołgów będzie, ile HIMARS-ów będzie, haubic będzie, tylko skąd są to pieniądze i w jakim Lombardzie my się zastawiliśmy. A to tylko moje wewnętrzne takie, które tłumię w sobie, to pytanie zadaję sobie. Natomiast oczywiście ta ilość czołgów, hajmarsów powoduje to, że armia musi być rozbudowywana. Żeby te 400 hajmarsów, nie pamiętam ile było, no gdzieś tam, teraz 18 baterii, to trzeba żołnierzy do tego mieć. Armia w tej chwili liczy, tak mówią, 164 tysiące, ale na papierze. W szyku bojowym to jest około 60 tysięcy. To teraz trzeba co najmniej zwielokrotnić, no wiem, 5-6 razy te 60 tysięcy, żeby ta armia obsadziła ten sprzęt, 1000 czołgów, te 18 baterii HIMARS-ów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest mnóstwo. To jest proces, to jest proces rekrutacji, to jest proces szkolenia, proces zabezpieczenia i tak dalej. I jeszcze jest jedna rzecz, która mnie też dotyczy bezpośrednio, bo za mnie przyjęło to przejście z poboru na armię zawodową, bez przygotowania, aby decyzja polityczna padła jednego dnia, bez zgody dowódców. W ogóle się nas nikt nie pytał. Tylko się dowiedziałem rano, że jesteśmy już armią zawodową. Utrzymanie armii zawodowej to jest dla państwa ogromny wysiłek. 300-tysięcznej armii zawodowej jest to ogromny wysiłek. Przygotujcie się na to. I teraz ja sobie zadaję jeszcze jedno pytanie. Demografia dla nas nie jest wcale taka dobra, budująca, żeby liczyć na taki potencjał 300 tysięcy żołnierzy. Jakie by pieniądze nie były teraz, choć ja to powtarzam wszędzie, jak mnie pytają w mediach, jak zarabiają żołnierze. Chyba nigdy tak nie zarabiali, jak teraz zarabiają. Tak dobrze zarabiają żołnierze. Ale to jeszcze jest za mało, żeby przełamać tą barierę, którą jest demografia. Rynek pracy jest nasycony, tak na dobrą sprawę, tak do wojska ludzie tak się specjalnie nie garną, aż tak jakby chcieli politycy. Nie wiem, jak to będzie w przyszłości, ale myślę, że ten rok pokaże, czy jest szansa na to, żeby taką wielką armię zawodową zbudować. Niektórzy zaczynają już mówić, wojskowi też, że trzeba wrócić do armii z poboru. Czy to jest politycznie uzasadnione? Moim zdaniem politycy, jeżeli taką decyzję podejmą, mogą się pakować. Bo Polacy się już przyzwyczaili do armii zawodowej.
i niewielu się zgodzi na armię z poboru, a szczególnie ludzie młodzi, którzy moim zdaniem w większości wcale nie akceptują armii z poboru. W większości. A to tak w kontekście tego, tej ilości sprzętu, który kupujemy, bo ten sprzęt trzeba obsadzić ludźmi. Jeżeli kupimy 1000 czołgów, plus 250 Abramsów, plus 250 mamy Leopardów, czyli mamy 1500 czołgów, czterozałogowych, bo tam czteroosobowych, przepraszam. W załodze czołgów są 4 osoby, w radzieckich są 3. To sobie policzcie, ile trzeba czołgistów, jeszcze musi być rotacja, także około samych czołgistów musi być około 10 tysięcy. To mi serce rośnie, bo jestem czołgista. Ale ja, ale przeze mnie przemawia też to, że ten rozsądek, żeby ocenić, czy jest to realne. Chciałbym na taką defiladę pójść, gdzie jeżdżą te tysiące czołgów, dzień i noc jadą, byłbym szczęśliwy. Jak ten, wiecie, to tak działa na czołgistę. Ryk tego silnika i ten, przepanie wybaczą, ten zwrót z kolektora, tego zapach tego spalonego oleju napędowego, to działa. To jest taka nasza adrenalina. Ale to już nie te czasy i to nie przemawia, bo trzeba myśleć o tym, żeby... I to powiem, czołgi przyszłości to nie te stalowe smoki. Ja czołgista mówię. Mówią niektórzy, że zmierz czołgów. I mówię, nie. Czołgi będą z kompozytów, lekkie, jednorazowego użytku, w których będzie wszyta sztuczna inteligencja, ani czołgiści. Więc moi koledzy mówią, jak to, czołgistów nie będzie? Mówię, będzie, ale niewielu. Przykład, jak byłem to do kolegów, którzy służyli w OPK i wojskach lotniczych. Jak byłem na studiach podyplomowych w 2006 roku w Stanach, miałem takiego opiekuna, który był pilotem jeszcze z Wietnamu. I mówi do mnie starszy pan, mówi do mnie Waldemar, w tym roku, to był rok 2006, w tym roku w Stanach urodził się ostatni pilot. Nie zrozumiałem tego w pierwszej chwili, mówi, bo w przyszłości już nie będzie samolotów, gdzie będą piloci. Będą samoloty, które będą prowadzone przez sztuczną inteligencję. W 2006 roku to powiedział. Zobaczcie, jak blisko tego wszystkiego jest. Te drony, które wykonują główne misje, operacje na Ukrainie. To jest bezwzględnie przyszłość. Kompozyty, sztuczna inteligencja. To jest wyzwanie dla młodych ludzi, którzy między innymi na Politechnice Śląskiej wiem, że rozwijają takie technologie. Tak, proszę pan tutaj. Już idzie mikrofon, proszę uprzejmie. Panie generale, dwa pytania. Pierwsze, co się stało, że nasz pomysł przez podarowania 29 migów 29 nie wypalił? Że nie zostali ten pomysł nie został zaakceptowany przez naszych przyjaciół z NATO? To po jedno pytanie. Drugie pytanie, wysłaliśmy podobno 230 czołgów, w tym oczywiście genialne czołgi PT-91. Czy one sprawdziły się tam i co z nich zostało dzisiaj? Amen. Znaczy decyzję o 29 migach zablokowali Amerykanie. Przypomnę, że do listopada jeszcze ubiegłego roku generalnie koncepcja była taka natowska i amerykańska. Dajemy im wszystko to, co im starczy do defensywy. Pamiętacie? Wszyscy mówili, dajemy im to wszystko, co starczy im do defensywy, mają się bronić. Teraz trochę filozofia się zmieniła, bo teraz jak dając im ciężkie czołgi, mówimy o ofensywie, bo te ciężkie czołgi, które mi dajemy, Leopardy, Abramsy być może, Challengery, Leclerki być może francuskie, to są czołgi ciężkie, ofensywne. Więc to wtedy barierą była ta filozofia. Nie dajemy im niczego, co mogłoby rozdrażnić Rosjan, że my dajemy im broni ofensywne. Więc dlatego tą decyzję wtedy od 29 zablokowali, choć moim zdaniem te samoloty, one tam się znalazły w częściach. Tak, ten proces się tak odbył, to... Znaczy, wiecie państwo, wszystko można, tylko jedna rzecz zasadnicza. Jeżeli cokolwiek się robi takiego, to robi się to, to jest skryta operacja. To się rozbiera w Mińsku Mazowieckim albo przelatuje się na lotniska, gdzie nikt nie widzi specjalnie, poza mediami i się rozbiera to na części, pakuje się i się wysyła kilkoma transportami. Wszystko można. I moim zdaniem samoloty trafiły tam w częściach, oni sobie poskładali i latają na nich jeszcze. Pytał pan o czołgi PT-91 twardy. One twarde nigdy nie były, one były z nazwy twarde. Natomiast jak kiedy byłem dowódcą 11 Dywizji Kawalerii Pancernej, miałem dwie brygady na twardych, czyli wszystkie twarde były u mnie. Z tego połowa tych twardych ciągle była niesprawna. Była to niedoskonała, ja nie chcę mówić tu źle o naszych fabrykach zbrojeniowych,
ale te czołgi zostały wdrożone nie dlatego, że były doskonałe, tylko dlatego, że polityczna decyzja była, że mają być. Że produkować je trzeba, że mają być. I pomijam to, że wielu moich kolegów złamało sobie kariery na dowodzeniu tymi batalionami twardych i brygadami twardych, bo przekonani byli jeszcze wyżsi przełożeni, że to są przecież doskonałe czołgi, przecież przemysł wam powiedział, że są najlepsze czołgi na świecie. Anders to jest inna historia, o tym możemy za chwilę porozmawiać, bo jest, Anders mi bardzo bliski jest. W ogóle technologie wojskowe to są bliskie. Ale wracając do tych czołgów, z tych czołgów, ja nie powiem panu, ile zostało. Czołg zniszczony to ten, który jest spalony. Tam te czołgi mają te same problemy, które miały poradzieckie czołgi, ponieważ one miały automat ładowania. Ten bęben ładowania miały w podłodze. One tak samo wylatowały w powietrze jak te 90 czy te 80, czy te 72. I na, straty są porównywalne, jeżeli chodzi o sprzęt pancerny, moim zdaniem. Ile zostało, nie wiem, ale na pewno nie zostało ich wiele. Anders to jest dziecko Bumaru Abendy. On miał być maczek pierwotnie. Dlatego, że Anders to zrobili znowu politycznie, bo żyła córka pana generała Andersa. I ona była... Dalej. Żyje, przepraszam. Oj, przepraszam. Przepraszam panią Andersową. Myśmy... Bumar Łabędy, tam wtedy rządził w Bumarze Łabędy, nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta, starszych panów, pań, taki Heniu Knapczyk, Henryk Knapczyk, dowodził Bumaru Łabędy, rządził. I kiedyś był u mnie, jak będą sobie sklądowych na początku kariery mojej jako dowódcy, rozmawialiśmy o czołgach i wymyśliliśmy ten, tak mówiłem o moim takim dreamie, żebyśmy mieli fajny polski czołg. Skoro mamy fabryki, dlaczego nie ma polskiego czołgu? On tak się posiedział, powiedział, wypadł, ode mnie poleciał gdzieś, za dwa dni do mnie przyleciał i mówi, słuchaj, byłem w KBN, mam 21 milionów. Było coś takiego, Komitet Badań Naukowych, co teraz się nazywa Naukowe Centrum Badań i Rozwoju, NCBR. Mówi, załatwiłem 27 milionów z KBN na polski czołg. I Heniu pojechał do Obrumu, Gliwice i oni z Bumarem ten czołg złożyli, który się okazał nie maczkiem, bo z maczka rodziny syn żył Andrzej w Edynburgu, ale wbrew naszej woli czołgistów nazwali ten czołg Andersem. I teraz mogliśmy, tych programów naszego polskiego czołgu było wiele. Ostatni program był zrobiony przez Bumar i Obrum w 2012 roku, nazywał się Koncept 2000. Czy ktoś widział może z państwa? Taki opływowy bardziej, tak? Taki niski. Odsyłam was do takiego czołgu o nazwie Koncept 2000. Ktoś ma w internecie, zobaczy, jak ten czołg wygląda. Nie, miał wieżyczkę, ale on był też trochę składany, bo miał podwozie z CV-90 szwedzkiego. Zresztą w ogóle to się dziwi, dlaczego my z Korei, z Ameryki sięgamy czołgi, jak mamy w Europie. I nie francuskie, nie niemieckie, a szwedzkie czołgi. Ja jeździłem Markiem, to rewelacja dla mnie jako czołgisty, no ale politycy wiedzą lepiej. Dlaczego zmierzam? Zmierzam do tego, że myśmy wtedy ten czołg zrobili Koncept 2000. Wszyscy, wiecie, sobie zdjęcia przy nim robili, bo to tak zawsze jest, nie? Bo ładnie wyglądał. Ale na wtedy, czyli lat temu 10, na wtedy, była to konstrukcja rewelacyjna, rewelacyjny pomysł. To był demonstrator technologii, to nie był czołg czynny, w sensie strzelający i tak dalej. On jeździł. Ale pomysł, jego konfiguracja i to, co nasi inżynierowie implementowali w tym wozie, to była rewolucja. Oczywiście, którą uśmiercili politycy, bo nie dali pieniędzy. Czy to były ceramiczne płyty? Między innymi. I chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Teraz mówi się o wielkim programie europejskim Rheinmetall razem z Nexterem, to jest firma francuska. Razem robi, tam jest Krausmann von Wegmann chyba, Rheinmetall i Nexter francuski, czołg europejski robią. Pokazywali jego zdjęcia na targach, nie pamiętam, chyba w Dubaju. To jest nasz koncept. To jest nasz pomysł, nasz demonstrator technologii z niewielkimi zmianami, bym powiedział, kosmetycznymi sprzed 10 lat. I co, krew może nie zalać? Polscy inżynierowie, polscy konstruktorzy, polscy technicy, mechanicy, robotnicy potrafią zrobić wszystko, tylko trzeba dobrze zarządzać tym czymś i dać im szansę, żeby to zbudowali. Wierzcie mi, widziałem, jest to możliwe. Tam są, przepraszam bardzo, Bumar jest, bo tam są związki zawodowe.
tam jest kluczowym instytucją, to są związki zawodowe. Tam może nikogo nie być, czołgów ma nie być, a mają być związki zawodowe. I ma być kroplówka, żeby były pieniądze na to, żeby one mogły chodzić. Ja mam też jeszcze takie w takim razie, też a propos Bumaru i w ogóle naszego przemysłu zbrojeniowego, czy w ramach tych zakupów, jak pan generał sądzi, czy my w ogóle będziemy w stanie w tym momencie serwisować te czołgi, produkować jakiekolwiek części zamienne, bo swego czasu, kiedy miałem przyjemność gościć pana generała w Gliwicach, rozmawialiśmy tutaj właśnie o problemach również logistycznych, znaczy sprowadzanie, o sprowadzaniu czołgów Abrams, ile one później wytrzymają na polu walki bez logistyki, bez wsparcia, że tak powiem, technicznego, wytworzeniowego tu na miejscu. Czy myśli pan, że te umowy zawierają jakieś wsparcie serwisowe? Z naszej strony? My szczegółów nie znamy, bo politycy na pytanie mediów o szczegóły umowy, oni mówią, że tajemnica handlowa i nie ujawniają szczegółów. Natomiast z naszego punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego powinniśmy w naszym przemyśle dysponować potencjałem, który nam pozwoli te czołgi w pewnym zakresie obsługiwać, serwisować, obsługiwać, remontować, wszystko robić. Łącznie z tym, że powinniśmy produkować części zamienne, wszystkie, plus amunicję. Do amunicji za chwilę wrócę. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Co jest kluczem, jeżeli chodzi o sprawną logistykę? Ramię dowozu, czy ramię zapatrywania logistycznego. Abramsów ramię jest w Stanach za Atlantykiem. Jak będzie wojna na Atlantyku, się nie da zasypać. Atlantyk będzie, na Atlantyku będą operacje wojskowe, bitwy morskie będą trwały. Żaden okręt z czołgami, z częściami do Polski nie dopłynie. Korea to jest kraniec Azji. Którędy. Coś przywiozą na wypadek wojny. Kulki, ja mówię kolokwialnie, amunicję, kto przywiezie? Z Korei albo ze Stanów. Zapomnijmy o tym. Tak samo części. Jeżeli nie będziemy mieli suwerenności, czyli jak ten, którzy wolą autonomii technologicznej, jeżeli chodzi o pełnym zakresie serwisowanie czołgów, Heimarsów też wszystkiego, plus produkcja amunicji, to na wojnę będziemy strzelać z powietrza. Bo zobaczcie, wszyscy o tym mówią, jakie jest duże zużycie amunicji na froncie ukraińskim. Nieprawdopodobne. Naprawdę większe niż II wojny światowej. Z tych szacunków, które docierają z frontu, tak wynika. A zatem my powinniśmy w tej chwili zbudować kilka fabryk amunicji, bo potrzeby tej amunicji są ogromne. W związku z tym, że wojna w Ukrainie już trwa rok czasu, proszę sobie wyobrazić, że wszystkie magazyny armii NATO są z amunicji wyczyszczone. Zostały puste podłogi. Palety są puste. Wszystka amunicja poszła na front. I w tej chwili między innymi Amerykanie wielokrotniają produkcję amunicji, wszyscy uruchamiają jakby od nowa, tylko że jak do tej pory tej produkcji nie było, to nie jest tak, że ktoś i już rusza ta produkcja. No to trzeba też parę, znaczy może lat nie, ale kilka lat trzeba, żeby ten potencjał odtworzeniowy, produkcyjny w zakresie amunicji trzeba zbudować, odbudować albo powiększyć. Musimy mieć suwerenność pełną i to jest szansa dla polskiego przemysłu, ale przemysłu i państwowego, i prywatnego, bo widać wyraźnie po państwowym przemyśle, że polityczne zarządzanie przemysłem jest nieskuteczne, jest, paraliżuje ten przemysł. Jeżeli nie będzie tam zarządzania menedżerskiego, opartego o merytorycznych ludzi, a będzie oparte o ludzi, którzy wcześniej był miał piekarnię albo był wcześniej hodował rybki, miał sklep z rybkami, to o czym rozmawiamy. Tak się buduje potencjału. To muszą być fachowcy najwyższej klasy, tak jak jest to w Stanach, bo znam przemysł zbrojeniowy z Stanów Zjednoczonych, tak jest we Francji i też i w Niemczech. Chociaż wiem, że teraz mówić o Niemcach dobrze, to jest niedobrze. Takie czasy. To... Tak, tam chyba też z tyłu jest, to może najpierw tam do pana z tyłu, a później do pana powrócimy, dobrze? Dobrze. Dzień dobry, Łukasz Dudek, redakcja Tarnogórski Info. Mam kilka pytań. Czy to dobrze, że Polska przekazuje takie ilości uzbrojenia Ukrainie? Jaki jest faktyczny stan wojska polskiego? Mamy patrioty, a w ostatnim czasie zabłąkana ukraińska rakieta spadła na naszym terytorium. To na razie, dobra, to po kolei, bo tak wie pan, w takim tempie pan mi zada pytań, nie zapisałem. Sekretarza nie mam i gdzieś ucieknie. Jaki jest stan kondycji, znaczy może zacząć od tego tematu z tym przewodowym patriotem. Ta rakieta spaść nie powinna, oczywiście, ma pan rację. Natomiast myśmy chyba przespali pewien moment, kiedy mówiono o tym, że taka rakieta może spaść.
Nie podjęto żadnych działań i w zasadzie nie zabezpieczono tej granicy. Szczęśliwie spada ta rakieta, szczęśliwie, chociaż nieszczęśliwie, bo zginęły dwie osoby, ale blisko granicy. Znaczy ta rakieta spada wtedy, kiedy paliwo się skończyło. Ale ta rakieta mogłaby spadać jeszcze nawet w Tarnowskich Górach albo w Warszawie. Na placu Trzech Krzyży, jakby paliwa tego starczyło, to by tam doleciała pewnie. Szczęśliwie nie doleciała i spadła w Przewodowie. Ale to jest sygnał, który mówi o tym, że myśmy nie przewidzieli tego, że taka rakieta może przypadkowo spaść. A powinniśmy to przewidzieć. Być może to teraz, co się dzieje na granicy wschodniej, te baterie patriotów, te niemieckie i amerykańskie, które stoją przy Szkoprzemyśle bardzo gęsto, one uniemożliwią, żeby takie przypadkowe rakiety spadały. I teraz pierwsze pytanie, przepraszam, proszę. Czy to dobrze, że Polska przekazuje takie ilości tak uzbrojenia Ukrainie? Powiem panu tak, z wojskowego punktu widzenia dobrze, bo ja osobiście jako żołnierz polski wolę, żeby na tym sprzęcie naszym walczyli, proszę wybaczyć, i ginęli ukraińscy żołnierze niż polscy żołnierze. Proszę wybaczyć, to jest, ale to jest, tak jak pan już mówi, realizm. I wolałbym, żeby jednak to Ukraińcy walczyli na tym sprzęcie niż nasi żołnierze. My ten sprzęt uzupełniamy systematycznie, stopniowo. I wie pan, ja po moich doświadczeniach z Iraku, z Afganistanu twierdzę, że dla nas, dla dowódców najcenniejsze jest życie naszego żołnierza. I doświadczyłem śmierci polskich żołnierzy też, przecież byłem dowódcą. Akurat w mojej zmianie w Iraku nikt nie zginął, to szczęśliwie było, ale jako dowódca wyszlądowy doświadczałem już niestety tego. To jest to bardzo bolesne i wolę, tak jak powiedziałem, wolę, żeby jednak tym sprzętem walczyli ukraińscy żołnierze i oni ginęli jak bohaterowie, niż mieli być bohaterami polscy żołnierze. Na Łotwie płonęła fabryka amerykańskich dronów. Wygląda na to, że konflikt powoli chyba rozlewa się na państwa NATO. To jest temat dosyć świeży. Znaczy trzeba mieć świadomość tego, że będą akty sabotażu po obu stronach. Jeżeli Rosjanie, przepraszam, mają u siebie też, im płoną fabryki, płoną im zakłady, składy paliw, składy amunicji, to trzeba mieć świadomość tego, że tutaj też będą takie miały rzeczy miejsce. I to jest sygnał też i dla nas. Bo ja twierdzę od wielu, wielu lat, że na terenie Polski, jak w żadnym innym kraju, jest wielu szpiegów rosyjskich. I różnych takich tam, Rosjan, różnych. We Francji, Wielkiej Brytanii łapią co jakiś czas jakiegoś szpiega, jakiegoś agenta i tak dalej. U nas się nie łapie. Choć ja jestem przekonany, że u nas jest ich najwięcej. Jesteśmy państwem frontowym z Rosją. Nie wiem czemu, mam takie przeświadczenie. To nie jest jakaś intuicja, przekonanie, czy to wynika to z mojej wiedzy, bo nie mam takiej wiedzy, ale coś mi podpowiada, że tak jest. Zresztą też i dużo jest takich, bym powiedział, takich tych kawek na scenie politycznej. Zobaczcie, co się dzieje. Jest wielu takich, których się posądza powiązania z Moskwą, z Rosjanami i tak dalej. A ja mam jako żołnierz, jako dowódca, mam powody, że sądzić, że tak jest w istocie, bo nie wiem, czy taką młodzież nie pamięta, ale taka była słynna sprawa Narga Khel. Kto starsi pamiętają, to posądzono naszych żołnierzy, 7, którzy walczyli w Afganistanie, o zbrodnie ludobójstwa. Ich aresztowano. Kto z młodych nie wie, co to jest, niech zobaczy Narga Khel. Doświadczałem tego, kosztowało mi to karierę wojskową, bo stanę w obronie żołnierzy. Bo politycy byli przekonani, że jak oni powiedzą, że to są zbrodniarze, to wszyscy wojsko powiedzą, tak, zbrodniarze. A ja powiedziałem, no nie powiedziałem tak, jak gest Kozakiewicza, nie, ale powiedziałem, że się nie zgadzam, wtedy publicznie stanę w obronie żołnierzy. I powiem wam więcej. Twierdzę, że to było szyte przeciwko polskim żołnierzom. Dlaczego tak twierdzę? Bo wtedy wszyscy w NATO stanęli w obronie polskich żołnierzy razem ze mną. Wszyscy dowódcy amerykańscy, nawet niemieccy, powiedzieli, że to jest niedopuszczalne, żeby żołnierzy polskich posądzać o zbrodnie ludobójstwa. Amerykańska komisja powiedziała w Afganistanie, że to był wypadek. A w Polsce politycy, zbrodnie ludobójstwa. Żołnierze siedzieli w więzieniach w Poznaniu, w siedzibie wielkopolskiej. Byłem u nich parę razy, tych żołnierzy. Zniszczone im życie, zniszczone im rodziny, to już historia. Ale
To było szyte przeciwko polskim żołnierzom i twierdzę to też między innymi na podstawie tego, że wiecie, kto się na, czyje media się najbardziej z tego cieszyły? Moskiewskie. Rosyjskie. Piały zachwytu. Polscy żołnierze zamordowali w Afganistanie kobietę i tam jeszcze, już nie pamiętam, ile ofiar było. To był sukces mediów rosyjskich, a myśmy tu się borykali z naszymi politykami, którzy oskarżali żołnierzy o zbrodnie ludobójstwa. Kto wiecie, nie będę mówił, kto szył cały scenariusz, bo to był scenariusz uszyty przez polityków, którzy do tego procesu wprzęgnęli prokuraturę wojskową i sądy wojskowe. Sądzili żołnierzy mimo tego, że całe społeczeństwo stanęło po stronie żołnierzy. Wszyscy, bez wyjątku. Także, jeżeli ktoś mi mówi, że nie ma agentów, to są. Ja nawet jestem gotów wskazać imię i nazwiska, ale no nie będę teraz mówił, bo... Ja myślę, że coś przebrzmiało mocno w tym, co powiedziałem. Chodzi o co innego. Proszę mi, ja nie mam powodów do tego, żeby kogoś oskarżać bezpodstawnie, bo ja nie jestem rozżalony, że nie jestem w armii, że zapłaciłem za to, tylko chodzi o to, że to była godność żołnierska, honor żołnierskich naszych żołnierzy. Osądzonych, oskarżonych o zbrodnię ludobójstwa. To jest to największa zbrodnia, jakąkolwiek można posądzić żołnierza polskiego. Rozgadałem się znowu. Tu jeszcze było pytanie z przodu. Tak, proszę. Proszę. Już mikrofon. Mikrofonu. Czy system Narew nie działał, jak spadła rakieta w Przewodowie? Nie było tam tego systemu w pobliżu granicy, żeby mógł zadziałać. Aha, dobrze. I znaczy, generalnie pytanie... wie pan, kluczową sprawą to jest rozpoznanie, wykrycie. Przy tej mnogości celów, bo jak leci nad Ukrainą kilkanaście rakiet, to oni nie wiedzą, która rakieta spadnie w Polsce. Tego się nie da się wykryć. Ta rakieta spada, no bo prawdopodobnie mówili, że to ukraińska. Być może. Ja twierdziłem, że to rosyjska, ale ja się na tym nie znam. Nie byłem tam, trudno mi powiedzieć. Drugie pytanie. Dlaczego się wygasza produkcję krabów w COP-ie? Mówią, że się nie wygasza. Znaczy, dziennikarze śledczy mówią co innego. To jest, krab to jest taki dziwoląg, bo krab to jest taka chobica, która się nazywa krab, a która została kupiona od Anglików jako AS-90 chobica. W latach pod koniec lat 90. Polska uznała, że musi mieć chobicę. No i znaleźli taką dobrą chobicę, która będzie odpowiadała naszym warunkom, wymaganiom w Wielkiej Brytanii. Ona się nazywała AS-90. No i Polacy wymyślili, że dobra, bierzemy tą górę, czyli bierzemy wieżę, armatę, systemy wszystkie, ale podwozie sami zrobimy. Wiecie gdzie? W Umarzyła Będy. I był taki czas, że byłem wiceministrem obrony narodowej, to był rok 2011 chyba 11 albo 12, kiedy sprawa stanęła już na ostrzu noża, program KRAB zamykamy. Z uwagi na to, że podwozia, te, które były zrobione przez Umarzyła Będy, 6 sztuk, od 1998 roku, 6 sztuk podwozi, nie sprawdzały się. I w 11 brygadzie, 11 pułku artylerii w Węgorzewie, to na Mazurach, w czasie testów poligonowych w Kadubie, znaczy wykryto, jak wozy stały w parku na betonie, plamy oleju podwozami. Okazało się, że są mikropęknięcia w Kadubie. Że kiedy Umarzyła Będy dostał komendę, że ma produkować te podwozia, no to kupili jakieś blachy z Huty Częstochowa, jakieś trzeciej kategorii i tak dalej, i potem się zaczęło. No i oczywiście wtedy stanęło na zespole ministra, zamykamy program KRABA. Ja mówię, no tyle czasu, 15 lat go robimy, nie możemy go zrobić. I wtedy jako ten wicemon byłem na delegacji w Turcji, i pokazali mi Turcja mi pokazała swoją chobicę, która nazywa się Firdina. Mówi, bierzemy od nich podwozie, bo mają taką samą wieżę jak my, prawdopodobną. Ale okazało się, jak wróciłem do kraju, że przyjechał do mnie atasze Korei Południowej, mówi, panie generale, to nie jest Tereska, to jest nasze podwozie, od K9. Byłem zdziwiony, no ale nic, poleciałem do tej Korei, dogadałem się z Koreańczykami, że bierzemy od nich to podwozie na już, natychmiast. No i podpisaliśmy umowę. Krab ma to podwozie. I teraz powiem wam jedne rzeczy. Historia zatoczyła koło. Bo okazało się, że ta K9, którą mają Koreańczycy, to oni kupili technologię od Brytyjczyków.
tylko że kupili ją całą haubicę z podwoziem. I teraz myśmy kupili wieżę od Brytoli, a podwozie od Koreańczyków. Myśmy w Polsce by ją połączyli z powrotem. Czyli wróciła do stanu pierwotnego. No to my potrafimy. Ja wierzę w to, że Krab nie będzie tematem zamkniętym. Ta haubica jest bardzo dobra. I jeszcze jest rzecz bardzo ważna. My mamy moce produkcyjne. Nie wolno, bo jeżeli pan mówi o tym, że ktoś chce zamknąć, to chce pozbawić naszych inżynierów, konstruktorów miejsc pracy. Nie wolno tego robić, bo teraz przestawienie produkcji Kraba z Kraba na K9 3 lata. To zmiana całej technologii. My mamy to opanowane do perfekcji. Nie wolno zamykać produkcji Kraba. Krab naprawdę jest haubicą dobrą. To po co kupiliśmy K9? A to już pytanie do polityków. Proszę tutaj jeszcze. Może już idzie mikrofon, już mikrofon idzie. A propos K9, jeszcze dokończenie. News z dzisiaj, że po prostu to nie przyszły nowe jednostki, tylko remontowane. Może znowu z tego będzie jakiś skandal większy, ale to tak a propos. Mnie interesuje taka rzecz i opinia... Znaczy, proszę pana, oni usprawiedliwią to wszystko. Powiedzą, że to jest jak nowe albo lepsze niż nowe. Zobaczymy. Lepsze niż nowe powiedzą. No bo Rosomak to w sumie też się na patrii fińskiej opiera i nazwaliśmy go Rosomakiem, nie? Też. Ale wie pan co, ale my go produkujemy w Polsce. Za wyjątkiem pewnych podzespołów to wszystko robimy w Polsce już w tej chwili w Rosomaku. No. Okay. Dobry wóz jest. On się sprawdził w Afganistanie. Dzięki Rosomakowi myśmy nie mieli takich strat jak Amerykanie. Dzięki temu, że mieliśmy Rosomaka. Wierzcie mi, że Rosomaków nie pamiętam, 30 parę wyleciało na minach i w jednym Rosomaku zginął jeden żołnierz. Do dzisiaj pamiętam jego nazwisko, poświętnie się nazywał i zginął dlatego, że kręgosłup mu się złamał, bo był za wysoki jako kierowca Rosomaka. Moje główne pytanie jest z dziedziny takiej głębszej. Co chwilę słyszymy straszenie, może Putin kilka razy, ale jego zastępca, szefa tej całej machiny, były prezydent Medwiediew, to praktycznie co drugi, trzeci dzień straszy bronią jądrową. Czy według pana generała jest jakieś realne niebezpieczeństwo tego, czy tylko to są czcze pogróżki? I druga rzecz, mam taką sugestię, czy zapytanie, dlaczego Amerykanie, Brytyjczycy, Francuzi, którzy to również są posiadaczami broni jądrowej, nie wstaną, nie walną pięścią w stół i nie powiedzą sorry Putin, ale pamiętaj, że my też te zabawki mamy. Czy jaki skutek by to odniosło? Co pan generał o tym sądzi? Znaczy, przede wszystkim ten arsenał broni jądrowej, który mają Rosjanie, on jest generalnie policzalny, ale my nie wiemy, jaka jest kondycji. Przez wiele lat on był zaniedbywany bardzo mocno i moim zdaniem on nie jest tak, że w 100% jest gotowy do użycia, to po pierwsze. Po drugie, moim zdaniem w czerwcu prezydent Chin powiedział Putinowi wyraźnie, nie waż się użyć broni jądrowej. Moim zdaniem użycie broni jądrowej wywołałoby konflikt jądrowy, wojnę światową z użyciem broni jądrowej, która by doprowadziła do apokalipsy. To byłby cios za cios. I Chińczycy tego nie chcą, bo Chińczycy w tej chwili nadal mają problemy, znaczy oni się dalej rozwijają. Jak ekspansja ekonomiczna w Afryce i w Ameryce Południowej jest bardzo silna i ta wojna by na pewno tą ekspansję zatrzymała, to byłaby katastrofa dla jej gospodarki. Trzecie, ja nie wiem, czy Ukraińcy nie są gotowi do odpowiedzi. Ukraińcy nie rozbroili się w 1994 roku prawdopodobnie do końca. Znaczy... Nie mamy wiedzy na pewno, że się nie rozbroili. Generalnie oficjalnie się rozbroili. Natomiast ja przed wojną byłem parę razy na Ukrainie i znam potencjał nauki ukraińskiej i przemysłu ukraińskiego. Przebijają nas. Mimo tego, że są biednym krajem, biedniejszym niż my, ale technologicznie przebijają nas, bo mają lepsze, tak powiem, organy zarządcze w przemyśle zbrojeniowym. I ja twierdzę, że mają broń jądrową, ale to jest moja też, podkreślam, prywatna opinia, nie do rozpowszechnienia. I Putin o tym wie. Putin o tym wie. To byłby wet za wet. I mówi się o użyciu taktycznym broni jądrowej.
Taktyczna broń jądrowa, dla wyjaśnienia, to jest ładunek taki, no powiedzmy do 2 kiloton, może do 5 kiloton, które byłyby używane nie na miasta, tylko na zgrupowania wojsk, czyli tam, gdzie są zaśrodkowane wojska. Na obiektach szkoleniowych, tam, gdzie wojsko jest, bo takie ładunki służą do niszczenia siły żywej i sprzętu wojskowego. Czy Putin nie ma w tej chwili takiej sytuacji, żeby musiał tej broni użyć? To on w tej chwili ma inicjatywę operacyjną, nawet powiedziałbym strategiczną. I zobaczymy za kilka tygodni, co będzie, bo w tej chwili moim zdaniem Putin czeka na okienko pogodowe, które pozwoli mu w przypadku, gdyby przyszły mrozy, na użycie większego potencjału niż w tej chwili używa. Bo żeby móc użyć ten potencjał, który ma zgromadzony na północy, to muszą być warunki terenowe do tego, żeby ten potencjał, ta ława pancerna, którą przygotowano, pancerna zmechanizowana, mogła być użyta, to musi być ziemia zamarznięta. Musi być 5-6 dni mrozów takich na poziomie między 8 a 10 stopni, minus stopni. To ten grunt zmrozi na tyle, że te czołgi pójdą. Teraz wracając jeszcze do broni jądrowej. Zachód nie mówi o tym, ale Putin wie o tym, bo moim zdaniem kanały dyplomatyczne cały czas są utrzymywane, że one będą, nawet jak będzie wojna, będą utrzymywane, bo kanały dyplomatyczne służą, ta komunikacja dyplomatyczna służy dogadywaniu się. Nawet wtedy, kiedy wymiana ognia trwa na froncie, to dyplomaci są rozmawiają cały czas. I być może, jestem przekonany nawet, że jest przekaz od NATO, nie używajcie broni jądrowej, bo my mamy też broń jądrową. Wierzę w to. Jeszcze pan tak tutaj. Co pan generał sądzi na temat ewentualnego użycia broni neutronowej? Znaczy, wie pan, broń neutronowa to jest taka broń wybiórcza. No zabija tylko ludzi. Tak. Zabija tylko ludzi. Nie jest, znaczy wie pan, moim zdaniem to samo co broń jądrowa, jej nie użyją. Nie użyją i ja wykluczam użycie broni każdej masowego rażenia, nawet się okazuje broni chemicznej i nawet broni biologicznej. Choć broń biologiczną Rosjanie używają, ale to indywidualnie, żeby jakiegoś tam kogoś ważnego zlikwidować, z reguły swojego. Natomiast broni chemicznej jak do tej pory nie użyli i widać wyraźnie, mimo tego, że arsenał broni jądrowej jest duży, znaczny u Rosjan, to jednak broni chemicznej nie używają. To wynika z tego, że mają w tej chwili inicjatywę strategiczną, bo jeżeli by stanęli pod ścianą, byliby przyparci do Morza Azowskiego i groziłoby im pobicie całkowite, to być może by tej broni użyli. Czy to dobrze, że teraz ma inicjatywę? Z tego względu, że nie użyją broni jądrowej, dobrze, ale generalnie dla Ukraińców jest źle. Nie będzie użycia broni neutronowej, uważam. Będziemy się tak zbierać, już płyniemy do brzegu, ale jeszcze mamy tutaj ważnego pana w Tarnowskich Górach, czyli pana burmistrza, który też chciałby zadać pytanie. Proszę. Dzięki. Ja mam takie pytanie bardziej o zagrożenia nie tylko dla Polski, ale dla Europy. Zagrożenia z dwóch powodów. W jakim stopniu zagrożenie dla nas stanowi narastający konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Chinami o Tajwan? I drugi, w jeszcze większej perspektywie strategicznej, drugi proces, który obserwujemy w Afryce. Po epoce kolonializmu, jesteśmy teraz nowoczesną Europą, nowoczesnym światem, władza w ręce ludu, no a w to miejsce Rosjanie, którzy wchodzą intensywnie. Na ile w perspektywie lat, nie 10, nie 20, ale może 50, stanowi to dla nas zagrożenie? Trudne tematy, znaczy temat Chin i Stanów Zjednoczonych. Nie powiedziałem to wcześniej, pewnie powinienem powiedzieć w kontekście tej Rosji. Rosja, Putin zatrzyma się wtedy, kiedy ci dwaj panowie, prezydent Chin i USA, dogadają się, bo moim zdaniem w tej chwili o losie świata będzie decydowała wielka dwójka. Chiny i Stany Zjednoczone. Ci dwaj panowie muszą się dogadać, musi być kompromis między nimi. Zawsze jest tak, że w tle są jakieś interesy. Czy USA odstąpią Tajwan? Tajwan jest w trudnej sytuacji demograficznej też. Tajwańczycy się bardzo starzeją,
bardzo się starzeją. To jest raz. Dwa, Amerykanie w kontekście tego, co się w tej chwili dzieje wokół Tajwanu, wszystkie technologie tajwańskie, a tam chodzi głównie o elektronikę, wszystko w tej chwili jest ekspediowane do Stanów Zjednoczonych. Czyli cały ten przemysł i potencjał wynoszą Stanów Zjednoczonych, czyli moim zdaniem przygotowują się do tego, że może być tak, że kiedy będą pod ścianą, Tajwan poświęcą. I nie będzie wojny o Tajwan. Bo czy warto wojnę światową wywołać o Tajwan? Moim zdaniem nie. Bo Tajwan historycznie nie jest ani amerykański, ani tajwański, tylko jest chiński. Nie spierajmy się teraz o historię, bo można by też mówić i o Wołyniu dalej, ale nie rozgrzebujmy historii. Natomiast chodzi o to, że moim zdaniem Stany Zjednoczone i Chiny będą chciały uniknąć wojny. Być może to ceną tej wojny będzie Tajwan, gdzie będzie jakiś kompromis, który odda w jakimś sensie Tajwan Chińczykom. Już traci. Ten terytorium tak zwanego historycznego Harbinu, tam się osiedlają cały czas Chińczycy. W Harbinie, tak. To jest terytorium Chin, też historyczne. I być może są, powiem inaczej, Chiny są zawiedzione Rosją i tą, jak ta Rosja okazała się w tej wojnie z Ukrainą słabą. Chiny są rozczarowane Rosją, bo tak na Rosję Chińczycy liczyli w konflikcie ze Stanami Zjednoczonymi. Ufam, że ci panowie na górze, mówię o tej wielkiej dwójce, dogadają się i nie będzie wojny światowej i powodem do tej wojny na pewno nie będzie Tajwan. Ja w to wierzę. I teraz Afryka i to, co się dzieje. Myśmy dotykali tych tematów afrykańskich bardzo mocno, kiedy zaczął się ten eksodus emigrantów z Afryki. To fale za falą szły. To nie jest koniec. Po pierwsze dlatego, że Sahel wysycha. Sahel wysycha i ludzie będą szukali lepszego życia. I ktoś, kto był we Francji, ktoś, kto był w Hiszpanii, we Włoszech, widzi, jak duży napływ tej ludności stamtąd jest i jak ci ludzie zachowują się. Dla mnie to jest nie do przyjęcia. Ja nie jestem antyimigrancki, ale ja nie chcę takich imigrantów, jak mają Włosi, Francuzi i inni. Byłem w Iraku, widziałem, jak zachowują się Arabowie i powiem wam, że to, co widziałem, będąc w Paryżu, nie tylko tego dworca Gare du Nord, gdzie była godzina 11 w dzień, tłum około 500 Arabów, którzy bezrobotni, ale którzy tam toczyli bijatyki z policją francuską. Francuzi sobie nie dają rady z imigrantami. Ja bym tego nie chciał w Polsce. Nie jestem antyimigrancki. Taką książkę swego czasu napisałem, lat temu chyba już 5, to była książka, jesteśmy na progu wojny, gdzie pisałem między innymi o tym, co się wydarzy za paręnaście lat, jeżeli chodzi o Afrykę. Po pierwsze, Chińczycy opanowują Afrykę, wypierają tych takich historycznych kolonistów, Belgów, Francuzów, Amerykanów, choć Amerykanie nie byli kolonistami w Afryce, ale Amerykanów, to mieli interesy swoich Brytyjczyków, wypierają bardzo mocno. Przykładem jest państwo Mali, gdzie w tej chwili władzę przejęli rebelianci, którzy byli przeciwko Francuzom, a przecież Francuzi tam do tej pory rozdawali władzę, dzięki temu, że tam Wagnerowcy ich wsparli. Dokładnie tak. I tam jest bardzo mocna w tej chwili ekspansja Rosjan, którzy wysłali Wagnerowców, którzy wspierają wszystkie władze, ludzi, którzy sięgają po władzę, nawet tą, która wydawało się demokratyczną jest. Afryka stoi przed wielkim wyzwaniem, przed wielkim problemem. I wydaje się, że przykładem jest nasza misja w Czadzie. To był rok 2008, kiedy Francuzi zostali pogonieni przez sudańskich rebeliantów z Czadu i wtedy prezydent Sarkozy bodajże prosił naszego prezydenta o wojsko do Czadu, żebyśmy ich wsparli. Wtedy myśmy z wojsk lądowych wysłali kompanię, znaczy tam było więcej, kontyngent taki trzykompanijny na Rosomakach. Myśmy ogarnęli sytuację, ale z tą sytuacją sobie mieli poradzić Francuzi i francuska legia cudzoziemska. Myśmy Ndżamenę odbijali.
Jabesza miejscowość, tam byłem z tego czasu, zresztą w Czadzie. Moim zdaniem ci tradycyjni wydawały się postkoloniści, którzy jeszcze tam jakieś wpływy mieli, a głównie z uwagi na ich pobyt, tam, znaczy ich obecność tam wynika z czynników ekonomicznych, dostęp do źródeł, znaczy do zasobów naturalnych. To w tej chwili są wypierani przez tych, którzy przejmują władzę, ci lokalsi, przy wsparciu armii Wagnera i innych armii, które za ogromne pieniądze pomagają im przejąć władzę w tych państwach, czego przykładem jest Mali. Tylko władza silna, jak w Algierii, pozwala tą jeszcze władzę utrzymywać, bo na południu Algierii tam cały czas wrze, to jest przy granicy z Mali. Moim zdaniem przyszłość Afryki to przede wszystkim to jest ta erupcja demograficzna, u nas jest raczej nie. I ta erupcja spowoduje to, że będzie eksodus ludzi z Afryki, bo Sahel wysycha. I tam będą problemy z wyżywieniem i ci ludzie ruszą. Oni widzą szansę w Europie, co widać wyraźnie, po, tak jak powiedziałem, po Paryżu, Madrycie, czy nawet i Rzymie, gdzie się panoszą i nad nimi nie ma kontroli nikt. I to jest moim zdaniem największe zagrożenie. Nawet ja mówię, ja się nie Putina boję, bo my sobie z nim poradzimy. Ja się boję tego niekontrolowanego eksodusu z Afryki do Europy, bo my na tym nie zapanujemy. A jeżeli się komuś wydaje, że płotem zatrzyma tych ludzi, to jeszcze nikt takiego płotu nie zbudował, którego by oni nie mogli pokonać. Panie generale, już tak będziemy, że tak powiem, proszę, powoli, mamy chyba... powoli. A jeszcze jest jedno pytanie, tam tak z tyłu. Nie, jeszcze kolejne. Dobrze, no to dobrze. Dobry wieczór, panie generale. Ja mam takie pytanie. Jak pan sądzi, czy Rosja jako państwo i decydenci Rosji jakkolwiek i kiedykolwiek poniosą jakąś karę i zostaną rozliczeni za tą wojnę? Czy raczej się to wszystko kiedyś rozwinie i wrócimy do business as usual, ale jak to niektórzy twierdzą? Znaczy wydaje się, że... Znaczy inaczej, nikt z nas, ani wy, ani ja, nie spodziewaliśmy się tego, że w XXI wieku ta skala ludobójstwa będzie taka wielka, jak sięgająca historią do II wojny światowej. Nikt nas nie sądził, że że będzie Bucza, Irpień i inne miejsca, gdzie się morduje ludzi, cywili, kobiety, dzieci i tak dalej. Powiem, jestem przekonany, może inaczej, chciałbym bardzo, to jest, wyrażam swoje pragnienie, żeby ci ludzie stanęli w obliczu sądu i zostali za to rozliczeni. Ale pan ma rację. Polityka weźmie górę nad rozsądkiem i politycy wytłumaczą i uzasadnią to, dlaczego Putina nie można osadzić w więzieniu albo cokolwiek, albo gdzieś skazać go, stawić go przed obliczem sądu, ponieważ będą wyższe interesy. To jest w polityce światowej. Tak zawsze było, tak jest i tak będzie. I nam, małym, nam się wydaje, że to my powinniśmy w jakiś sposób kształtować, jakie społeczeństwo kształtować stanowisko naszych polityków, ale politycy kierują się innymi racjami. I powiem tak, a tymi racjami zawsze stoją ich interesy, interesy państw, grupy państw, na które my nie mamy wpływu, my możemy tylko sobie pogadać. Proszę wybaczyć, że tak mówię, ale to jest takie mi odczucie, że nie ma siły sprawczej, taka, która by zmusiła albo postawiła Putina przed obliczem jakiegokolwiek sądu. Znaczy, wie pan, jestem stary, wytarty żołnierz, więc ja w tej polityce trochę się obracałem, byłem tu i tam, gdzie nie byłem. Zresztą nie wiem, czy wiecie, jak się nazywa największe biuro podróży świata. NATO. Ja z NATO byłem praktycznie wszędzie. Największe podróże, biuro podróży świata. Patrzyłem na to i ja się czuję bardzo Polakiem i jeżeli naszą historią i przez pryzmat naszej historii wiem, że tak jak Jałta, Teheran, że można wszystkich oszukać, nas oszukano, to tamtych też się oszuka, Ukraińców. Oszuka się. Niestety. Tu jeszcze proszę, pan w trzecim rzędzie, proszę. Ja mam pytanie do pana generała odnośnie jeszcze Ukrainy. No bo obecnie toczą się zaciekłe boje o Bachmut i moje pytanie brzmi, jeżeli Bachmut padnie, a padnie, bo Rosjanie podejrzewam go zdobędą, jaki będzie kierunek głównego uderzenia po zdobyciu Bachmutu? Ponieważ to miasto
w mojej ocenie otwiera drogę bezpośrednio do Zaporoża, jak i do miasta Dniepropetrowska. Znaczy generalnie ten kierunek Donbasu był dla Rosjan najważniejszym w zasadzie od początku tej wojny i oni zaczęli tę operację w rejonie Donbasu 3 kwietnia. To była ta druga taka duża operacja od słynnego Iziumu, gdzie uderzyli w kierunku na Słowiańsk i Kramatorsk, bo te dwa, proszę zapamiętać nazwy, Kramatorsk-Słowiańsk, to jest ta rubież tych dwóch miast. Oni szukali dróg do tych miast. Uderzali od północy, od Iziumu, ale mieli do pokonania rzekę, która się nazywa Siwierski Doniec. Okazało się ta rzeka i z niej do pokonania. Obrońcy na tej rzece Ukraińcy się tak przygotowali, że nie mogli Rosjanie sforsować. Forsowanie przeszkody wodnej jest zagadnieniem dla wojskowych niezwykle trudnym i złożonym. Jest to bardzo trudna sztuka. I widać wyraźnie, sobie Rosjanie sobie nie poradzili, bo mimo tego, że tą operację pod Iziumem rozpoczęli z dużym rozmachem, oni przegrali bitwę. Pierwsze te bitwy o Donbas przegrali pod Iziumem. Dlatego przynieśli wysiłek na wschód i zaczęli od Siewierodoniecka. Przypomnę, że wstępem do tej operacji bachmuckiej to był Siewierodonieck. Zdobycie Siewierodoniecka dało im to, że pokonali w końcu ten Siewierski Doniec na innym kierunku. Na kierunku Siewiersko-Doniec-Lisiczańsk. Tamtędy przeszli i pokonali Siewierski Doniec. I rozwinęli operację w kierunku na Bachmut. Ale cały czas idą na Kramatorski Słowiańsk, bo to jest kraniec Donbasu. Kramatorsko, więc tam są główne huty. W Kramatorsku byłem, tam się w hucie, tam się produkuje między innymi armaty do czołgów i do innego sprzętu bojowego. I oni od Izimu nie udało im się, więc idą od Siewierodoniecka, Lisyczańska, teraz od Bachmutu. Oni obchodzą Bachmut. Te wojska w Bachmucie będą niebawem okrążone i po raz kolejny potępiam dowódców ukraińskich za to, że poświęcają wojsko. Tak jak poświęcili w Mariupolu pułk Azow, który poszedł do niewoli. Nigdy bym nie skazywał żołnierzy swoich na niewolę. Wolę, żeby się wycofali, oddać kawałek ziemi, ruin, w zasadzie ruin oddać, niż poświęcić swoich żołnierzy. Wycofać bym żołnierzy, by wycofał z tego Bachmutu. No ale to jest sprawa raczej polityczna w tej chwili. Okrążą Bachmut, obchodzą Bachmut i w zasadzie idą cały czas na Kramatorski Słowiańsk. To jest ich główny cel tej operacji. Dojdą do tej rubieży, tak jak powiedziałem wcześniej, Putin, jak opanuje Donbas, dojdzie do Dniepru, ogłosi jednostronne zawieszenie broni, powie, ja już nie chcę tej wojny. I zobaczycie, że świat powie, my też już nie chcemy. I wtedy Ukraina zostanie sama sobie. Na lodzie. No, na lodzie, tak jak się mówi. Czy mamy jeszcze jakieś pytania z sali? Tak, tam na końcu. I jeszcze jedno na końcu, w ostatnim rzędzie, prawie ostatnim, przedostatnim. Dzień dobry. Ja, to jest pewnie naiwne pytanie, takie kobiece, ale nie rozumiem jednej rzeczy. Dlaczego to, co było defensywne, ofensywne, teraz jest defensywne i to się wszystko robi kroplówkowo. Dlaczego to nie było jedno na hura? Dajmy im to, czy mogą się na dzień dobry obronić, a nie, że teraz mamy tak, że no to trwa, ludzie giną po obu stronach. I nic, nie widać tego końca, bo tak naprawdę nie widać końca, bo to jest tak, w moim mniemaniu, to co się w ogóle w tej chwili dzieje, to Zachód przestaje dawać, przeciąga pewne rzeczy po to, żeby Rosja mogła zdobyć i żeby właśnie był święty spokój. Dlaczego to nie było tak, że na dzień dobry dano im to, czym mogliby się obronić? To są kwestie polityczne moim zdaniem. Nie, bo uważam, że żołnierski prezydent od początku mówił, co potrzebuje i apelował do Zachodu o to, że potrzebuje samolotów. Od początku była mowa o tym, czołgów i tak dalej. Nie dostawał tego, bo politycy europejscy się kłócili, licytowali się. Przypomnę temat leopardów. Początkowo oni byli przekonani wszyscy na Zachodzie, że defensywna polityka Ukrainy pozwoli Ukrainie tę wojnę wygrać, a wszystkim przekonać Putina do tego, żeby zechciał zaprzestać tej wojny. Oni liczyli, Europa moim zdaniem, liczyła na to, że Putin po klęsce pod Kijowem, pod Czernichowem da sobie spokój i zaprzestanie wojen, działań wojennych.
Putin okazało się, że nie chce końca wojny i to wojnę realizuje cały czas. I dlatego też teraz taka zmiana narracji z tej defensywnej na ofensywną. Ale za późno to po pierwsze, bo nie spełnia to, nie spełniało to oczekiwań Żołyńskiego po pierwsze, a po drugie to, co pani powiedziała, ta metoda kroplówkowa to tylko przyciąga w czasie tą wojnę, mnoży ofiary tej wojny i nie widać jej końca tej wojny. Nie pozwala to Ukraińcom dokonać tego, tak jak w sierpniu mogli, tego, kiedy armia rosyjska była pobita, to ja mówiłem, dobić ją. Tak, ale, no, ale czym dobić, jak nie było tego młotka, tej pięści pancernej nie było. Teraz jej nie dobiją, teraz jest sytuacja Ukrainy bardzo trudna i Zachód nadal licytuje się. Zwróć uwagę, poleciał Żeński do Londynu, do Paryża, leci, prosi cały czas, prosi, prosi, a politycy się licytują i ciągle jakieś nasi celują w konferencjach. A tam wsparcie Ukrainy, ale to się nie przekłada na wsparcie takie to materialne, to w uzbrojeniu. Ukraińcy mają potencjał ludzki, chcą się bić, trzeba im dać szansę, żeby mogli no w tej chwili tylko się obronić, bo moim zdaniem już tej wojny nie wygrają. Ale to, że my w tej chwili coraz mniej dajemy niejako, no właśnie licytujemy się, że gdzieś tam Niemcy dadzą w 2024, 20 dadzą tutaj i my damy coś tam. Czy to nie jest tak, że my staramy się, dajemy szansę Putinowi zająć to, co on chce, tą śląską Ukrainę, czy to nie ten Śląsk ukraiński, o tak, czy to nie jest tak, że my mu dajemy szansę, żeby mieć święty spokój? Żeby tak. To się nareszcie skończyło i zacznijmy od początku, jakby się nigdy nic nie stało. Oczywiście wolnymi krokami, bo to nie będzie tak, że to się nagle. Tylko wolnym krokiem będziemy znowu z Putinem sobie łapka w łapkę szczęśliwie iść. Znaczy generalnie to się realizuje, wie pani? To, co pani mówi, tak mi się, ja tak samo czuję, że już teraz nie chodzi o to, żeby Ukraina tę wojnę wygrała, tylko żeby przetrwała, żeby Putin swoje cele osiągnął, a jak on osiągnie może cel ten swój, czyli wschodniej Ukrainy, to może już tą wojnę, tej wojny zaprzestanie, na co Zachód pewnie liczy. Dlatego nadal nie chcę drażnić tego lwa Putina, tą mnogością uzbrojenia dla armii ukraińskiej, żeby Ukraińcy nie mieli tej zdolności, bo ja pisałem swego czasu o tym w mediach, że jeżeli Ukraińcy dostaną potencjał duży, to oni są w stanie po zatrzymaniu tej operacji rosyjskiej wykonać przeciwuderzenie, znaczy to się nazywa kontrofensywa, bo wojskowe przeciwuderzenie. Jeżeli by mogli, to by to wykonali, natomiast ta pomoc jest tak kroplówkowa, że ona nie zbuduje tego potencjału armii ukraińskiej i da szansę Putinowi ten cel strategiczny osiągnąć wschodnią Ukrainę i może Zachód na to liczy, to co pani mówi, że niech on osiągnie swoje cele, da sobie spokój, więcej, nie? A my to przyklepiemy, że tak, że jest okej, okay, fajnie, koniec wojny będzie. A jaką cenę płacą Ukraińcy, to Ukraińcy wiedzą. Najwyższą, tak. Jeszcze tam pytanie, proszę. Panie generale, dwa pytania. Czy ma pan jakąś receptę na udaną współpracę polskiego wojska z polskim przemysłem, już nieważne czy prywatnym, czy takim skoncentrowanym wokół placówek państwowych? I czy może pan podać trzy przykłady takiej udanej współpracy na przestrzeni iluś, być może iluś dziesiąt ostatnich lat? Dziękuję. Znaczy cały czas byłem, jak to mówiąc kolokwialnie, umoczony w te tematy, bo bliski mi sercu jest polski przemysł zbrojeniowy. Mówimy o tej autonomii, naszej suwerenności. Znaczy generalnie byłem kiedyś ministrem obrony narodowej Sikorski, krótko był, ale on w relacjach wojskowych z przemysłem widział cały czas korupcję. Nie wiem, czy pamiętacie, nie pamiętam, który to był rok. Jeszcze wtedy byłem dowódcą dywizji chyba 2006 roku, kiedy minister Sikorski powołał taką komórkę w ministerstwie do walki z korupcją. I pierwszym obiektem, czy pierwszym przepisem, który wydała ta komórka, było to, żeby wszystkie kontakty wojskowych z przemysłem przerwać. Na całym świecie o rozwój technologii wojskowych i rozwój przemysłu opiera się na tych relacjach. Tych kontaktach, wymianie myśli, wymianie pomysłów i tak dalej. U nas tego nie ma. I mało tego, to jakiekolwiek kontakty są tylko na szczeblu najwyższym. Szef sztabu generalnego jedzie do przemysłu, wizytuje, ogląda i je obiad. Finał współpracy. Nie ma przepływu myśli, a tak powinno być.
Ja tego byłem też zwolennikiem i ja, jak byłem wicemanem, bardzo mocno, z tym, że ja byłem wojskowym, nie było łatwiej. I tak kręciłem tym przemysłem, tak bardzo mocno dokręcałem przemysł. Ale nie wolno tych relacji mieć, w związku z tym nie ma przepływu myśli, pomysłów. Choć na całym świecie to jest. W Stanach Zjednoczonych cały czas siedzą wojskowi, którzy zwracają z frontu, jadą do fabryk, mówią, że to w HMV jest złe, to jest złe, to jest złe, a to zróbcie tak, to zróbcie tak. Ja pamiętam, jak dowódca, mój sąsiad w Iraku, generał Webster, który miał Fazi przezwisko, dowódca 3. Dywizji Piechoty, on mówi, Waldek, ja to, jak chciałem coś w Hammerze zmienić, to ja mówiłem, kto ma jechać do fabryki, do Stanów, ja już za 2 miesiące miałem tego Hammera zrobionego tak, jak żołnierze chcieli. A u nas? Zapomnijmy o tym. Wszystko tonie w szufladach naszych ekspertów, a szuflady w Warszawie, nie wiem jak to was na Śląsku, ale najgłębsze szuflady są w Warszawie. Żeby po otwarciu szuflady nie można było nic ręką sięgnąć. To jest moja teoria. Nie wiem jak tu was na Śląsku jest, ale tak w Warszawie jest. Jaka jest recepta na to? Przede wszystkim trzeba te więzy zwolnić, dać większą swobodę, oczywiście kontrolowaną swobodę. To nie może być tak, że sobie kto chce do fabryki jedzie, to po pierwsze. Musi być wymiana informacji, przepływ informacji, tych doświadczeń i moim zdaniem, jeżeli chodzi o przemysł, on musi być inaczej zarządzany. Nie politycznie, on musi być merytorycznie, że musi być, to co polski przemysł produkuje, musi być odpowiedzią na zapotrzebowanie sił zbrojnych. Tak nie jest. Bo teraz jest tak, że przemysł coś wymyśli, niekoniecznie odpowiada to potrzebują wojska, ale wojskowi dostają od polityków komendę, a teraz uzasadnijcie, że to potrzebujecie. My wojskowi mamy uzasadnić, dlaczego ta fabryka to robi i dlaczego my to potrzebujemy. Tak by można by mnożyć tych przykładów wiele i niekoniecznie to spełnia oczekiwania wojska, ale w związku z tym, że przemysł broniowy zarządzany jest politycznie, to wojskowi mają się podporządkować, a nie odwrotnie. I to jest, ta piramida stoi na głowie. Tego nigdzie na świecie nie ma. W Polsce jest. To jest ewenement, jest taką wyspą na mapie świata, że u nas to wszystko jest inaczej. Twierdzą politycy, że jest lepiej. Ja twierdzę, że nie, no ale wojskowi są poza burtą. I nie jesteśmy na scenie politycznej, nie mamy nic do powiedzenia i tak uważam, że pewnie dlatego tak jest, jak jest. Ale to wie pan, wszystko zależy od tego, czy siła sprawcza wśród polityków będzie sprzyjała rozwojowi polskiego przemysłu zbrojeniowego, że to będzie przedmiotem ich troski, a nie tak deklaratywnej, którzy przyjeżdżają do fabryki i mówią, wszystko wasze jest najlepsze na całym świecie. Tylko budowanie tych więzi między wojskiem a przemysłem, żeby one były twórcze, rozwojowe. Jak tego się zbuduje, to deklaracje są puste i warte kosza. Właśnie. Trzy przykłady, wie pan, trzy przykłady. Nie, znaczy wie pan, to jest tak. Ja bym bardzo chciał, znaczy na pewno przykładem jest Rosomak. Myśmy do Afganistanu Rosomaka wysłali z nowym opancerzeniem. Bo to opancerzenie, które były Rosomaki, w Rosomaku pierwotne, ono było na kaliber 14,5 za słabe. I myśmy wtedy powiedzieli, że chcemy większe, znaczy grubsze opancerzenie, lepsze opancerzenie kompozytowe. Wtedy nie pamiętam, która firma, ale chyba jakaś izraelska nam dała taki kompozyt, który nam tam poprawił tą zdolność i fabryka odpowiedziała, dobra, zrobimy tak, jak chcecie. I oni też mi zrobili fotele przeciwwybuchowe, żeby nasi żołnierze nie ginęli w wozach bojowych, bo miny, które zrywały te wozy bojowe, tak jak mówiłem, zabiły nam żołnierza jednego. Przykład Kormoran. To daleki od was przykład, bo dotyczy to naszego Bałtyku. Kormoran, niszczyciel min. Politycy uważali, że w polskich stoczniach się nie da nic zbudować. I wtedy byłem na wybrzeżu i rzeczywiście te nasze stocznie państwowe to były funt okłaku warte, nikogo nie obrażając. Ale oficerowie moi, marynarze, którzy pochodzi z Gdańska, mówią, panie generale, jeszcze jest jedna fabryka, jeszcze jest jedna stocznia, prywatna. Prywatna. No i pojechałem do tej stoczni prywatnej i ta prywatna stocznia, to było
kilka spółek, które budowały, jak mi pokazali portfolio, co budują, to ja byłem, to niemożliwe, żeby to w polskiej stocznie budowali. Cała Norwegia i wszystkie offshore'owce budowane były w tej stoczni. Czy ktoś wie o tym? Nie. W mediach nigdzie. Remontowa Shipbuilding się nazywa. Do internetu zobaczcie, Remontowa Shipbuilding. Rewelacja. Ja mówię, to niech zbudują w tej stoczni nam tego kormorana. I wiecie, kto był opornikiem największym? Politycy Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Nie da rady się w polskiej stoczni zbudować polskiego okrętu, bo polskie stocznie nie są w stanie zrobić stali amagnetycznej, bo chodziło, że niszczyciel min musi być amagnetyczny, czyli nie może min przyciągać morskich. A oni powiedzieli, że to zbudują. Już czwarty budują. Można? To przykład dobry? Może być? Czyli można, tylko trzeba mieć wiarę w to, że to można. Przede wszystkim, kiedy powiedziałem o tym naszym decydentom, to oni mówili, w Polsce taka stocznia? To kurczę, to kto ma wiedzieć, co my w Polsce mamy? A oni całą Norwegię budowali, wszystkie te platformy to oni budowali, wszystkie te offshore'owcy, co obsługują i Grenlandię, i wszystkie te norweskie platformy, to oni budują te statki. Polska stocznia. Tylko, że prywatna, no wiecie. Prywatna to się nie da zarządzać, nie da się kasy wyciągnąć, nie? Tu jest może problem główny. Co jeszcze takich rzeczy, tak myślę, co jeszcze mógłbym podpowiedzieć? Andres nieudany na pewno, Grot. Wie pan, to ja nie chcę na temat Grota mówić, bo ja znam początek Grota, bo to było, się nazywało początkowo MSB i on się urodził w moim gabinecie, jak był jeszcze moim zastępcą świętej pamięci generał Buk, który zginął w Smoleńsku. Tadek Buk był moim zastępcą i myśmy wtedy siedzieli, że nad nowymi typami uzbrojenia, wtedy się urodził MSBS, który dzisiaj się nazywa Grotem, i pistolet się urodził, który nazywał się Ragun, polski pistolet. Wtedy był spór między mną a Bukiem, ja chciałem pistolet bezkurkowy, a Buk się uparł na kurkowy. No i takśmy się spierali, w końcu do dzisiaj Raguna nie ma, no ale można zrobić w polskim przemyśle, tylko trzeba odrobinę dobrej woli i nie robienia przeszkód przez polityków, bo mówię, my mamy potencjał, nie wiem, czy pan wie, ale to może trochę odbiegnę od tematu, ale my mamy na naszych politechnikach, też i na Śląskiej, paniach naukowców. Wymyślają rzeczy nieprawdopodobne, tylko że nie ma to przełożenia na potem na komercjalizację produktu. Ubolewam na tym bardzo, bo trochę jestem jakby umoczony w te innowacje i muszę powiedzieć, że ogromny potencjał jest. Są rzeczy robione między innymi w Bielsku Białej, w Gliwicach, takie, które się na zachodzie, takich naukowców, takich twórców, to się kupuje za duże pieniądze, a u nas się lekceważy tych ludzi. Uważam, że mamy ogromny potencjał w naszych konstruktorach, naukowcach, w naszej nauce, który jest niewłaściwie wykorzystany. Czemu na przykład niektóre firmy zachodnie tworzą przy naszych uczelniach inkubatory? Wiecie po co? Drenaż technologii od naszych młodych konstruktorów, od naszych młodych naukowców. Jesteśmy naprawdę, mamy w sobie ogromny potencjał, tylko że on niedoceniony jest, niedostrzegany jest, jest lekceważony, a te granty, które tam dziś krążą, tak jak teraz rozdawane na edukację przez ministra edukacji, to wszystko to idzie, to jest jakby w piach. Z tego nic nie ma. A mamy ogromny potencjał, którego my Polacy, ja nie wiem dlaczego, co w nas takiego jest, że nie potrafimy tego dobrze wykorzystać i przetworzyć to najlepsze rozwiązania. Przed wojną mieliśmy swoje czołgi, 7TP na przykład. Doskonały czołg. Tylko że myśmy za mało wtedy tych czołgów robili. Nasze samoloty, Łoś, Karaś, wspaniałe samoloty. Mamy potencjał, tylko trzeba go wykorzystać właściwie. Być może nie odpowiedziałem na pańskie wszystkie pytania, bo jakoś tak teraz próbuję szukać, ale nie chcę kombinować i pana błąd wprowadzać. Bardzo przepraszam, panie generale, ostatnie absolutnie pytanie. A miało być ostatnie już. Trzeci raz. To jest trzeci raz ostatnie. Proszę bardzo. Czy pociski Grot to są te pociski, które nielegalnie podarował Lech Kaczyński Gruzinom i one wpadły w ręce Rosjan? Grom. I zostały... Gromy. Grom, tak. Nie, znaczy legalnie.
Legalnie, bo one szły z zapasów wojsk lądowych, wtedy ja byłem dowódcą wojsk lądowych i myśmy przekazali im 100 zestawów. 100 zestawów, 100 rakiet, 15 wyrzutni. Gruzini popełnili błąd, bo na jednym ze stanowisk startowych zostawili 3 wyrzutnie. I to Rosjanie je przejęli. Grom to jest taka trochę, jakby można powiedzieć, przez polską naukę zmodyfikowana rosyjska igła. Dlatego Rosjanie takie awantury robili, że myśmy ukradli technologię. Nie, nie, myśmy nie ukradli. Myśmy tą ich technologię przerobili na lepszą, na doskonalszą. I tego przykładem jest Grom. Grom, takie pioruny teraz tak. Grom to jest doskonała rakieta, która wtedy myśmy, kiedy używali słabo wyszkoleni operatorzy gruzińscy, ale mieli bardzo dużo zestrzeleń. Chyba Su-27, 3 zestrzelili, chyba 5 albo 7 śmigłowców. I myśmy z tego skorzystali, bo myśmy z mechanizmu startowy ściągnęli charakterystyki samolotów. To myśmy korzystali do nabudowy kolejnych, do pioruna między innymi. Znaczy to jest, słuchajcie, każda wojna coś przynosi i rozwija. Myśmy też z tego korzystali. Decyzja była potrzebna, natomiast moim zdaniem Gruzini przerżnęli tę wojnę na własną prośbę, bo jeżeli były 2 tunele, którymi szła armia rosyjska na Gruzję i oni tych tuneli nie zniszczyli, nie zablokowali, no to po co ta bitwa? A mogli zablokować. Tak przy okazji. Proszę bardzo. Czy jeszcze mamy jakieś pytania z sali? Jeszcze jedno, tak? Co pan sądzi o prezencie, który otrzymał komendant Szymczyk, który wybuchł w komendzie? Znaczy, wie pan, ja jeździłem też po świecie, prezentów dostawałem różnych dużo. Prezenty podejrzane zawsze przekazywałem tym, którzy się na tym znają. Ja akurat byłem wyszkolony z granatników wszystkich i zawsze szkoliłem się z granatników, nawet łącznie z tym, że z czołgów strzelałem i znałem z leopardów, choć byłem generałem już, nie byłem antytechniczny. Natomiast uważam, że pomijam to, że przewieziono przez granicę, czyli dokonano przemytu. To już jest sprawa dla prawników i niech oni to rozstrzygają. Natomiast jeżeli takie coś trafia w moje ręce, to natychmiast tym powinni zająć się pirotechnicy. Znaczy specjaliści. Nie wiem, czy pirotechnicy akurat, ale specjaliści. Ja bym do tego... Po co mi to w gabinecie? Po co mi w gabinecie granatnik? Tak samo jak ja, czołgista... Głośnik to miał być. Bluetooth. Wie pan co, ja panu powiem tak. Pustą rurę zamienioną w radio odróżni się od bojowego granatnika. Średnio wykształcony żołnierz odróżni. Poza tym powiem panu za chwilę jeszcze jedną rzecz, bo jak ja bym był takim pasjonatem broni, to ja bym w swoim gabinecie czołg trzymał. Prawdziwny. A mam takich czołgów, mam chyba w domu z 15. Ale takich. Ten granatnik miał przynajmniej 2 systemy zabezpieczeń. Żeby on odpalił, to musiał pokonać generał Szymczyk przynajmniej 2 systemy zabezpieczeń. Czyli musiał 2 razy, 2 systemy zabezpieczeń. Jakby można powiedzieć, broń odbezpieczyć dwukrotnie. Jeden system i drugi system. 2 zabezpieczenia, a moim zdaniem nawet 3. On miał szczęście, bo ta głowica nie zadziałała na bojowo jeszcze. Bo zadziałał silnik startowy, a nie zadziałał silnik bojowy. Czyli ten marszowy, który prowadzi rakietę do celu. On przebił to na startowym silniku. I głowica, ona dopiero działa po pokonaniu chyba 15 albo 17 metrów. Ona się wtedy uzbraja i może eksplodować. Ona nie eksplodowała dlatego u niego w gabinecie, nie zabiła tam nikogo, znaczy nikogo nie zabiła, dlatego że ona się nie uzbroiła jeszcze. Ona siłą uderzenia tego silnika startowego, który wyrzuca z tej rury, przebijała te ściany. Moim zdaniem to działanie było świadome. Nie przypadkowe, tylko świadome. Pokonanie co najmniej 2 zabezpieczeń jest świadomym działaniem. Czy miało tego świadomość? Nie wiem, ale powtarzam, średnio wyszkolony żołnierz, zanim odbezpieczy, to wie, co odbezpiecza. Nie wiem, czy pan w wojsku był, używał pan może jakiegoś karabinu? No taki ten prosty kałasznikow ma jedno zabezpieczenie. Ten przesuw, jak to się nazywa? Zapomniałem nazwę. Przełącznik zabezpieczający. On jest blokujący pojedynczy ogień i ciągły ogień. To
to w KBK, znaczy w Kałachu jest jeden, a w takim ratniku to dwa lub trzy nawet. Panie generale, będziemy musieli powoli kończyć nasze spotkanie. Ja jednocześnie też chciałem podziękować burmistrzowi za to, że udostępnił nam salę i możliwość zorganizowania tego spotkania. Panie generale, no tak naprawdę tych pytań można by jeszcze zadawać ileś, no, ale rzeczywiście czas jest ograniczony. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, że przybył pan do Tarnowskich Gór. Bardzo dziękuję. I dziękuję za wyczerpującą odpowiedź na wszystkie pytania. Dziękujemy.